Hej, witajcie ponownie. W tym filmie powiem na temat Brand Analytics. Brand Analytics jest to jedna z korzyści, którą daje nam rejestracja w Brand Registry. Oczywiście do Brand Registry potrzebujemy zarejestrowanego znaku towarowego. Oprócz dostępu do Brand Analytics, dzięki Brand Registry otrzymujemy dostęp do możliwość stworzenia A+ content, czyli rozbudowanego contentu na naszym listingu, stworzenia Amazon Store, gdzie będziemy prezentowali swoją markę oraz mamy dostęp do dodatkowych reklam w pay-per-click na Amazonie. Ja mam na imię Tomek, od 2013 roku zajmuję się Amazonem, na tym kanale dzielę się informacjami na temat, jak prowadzą własny biznes, jak go skalują, więc jeśli tego typu content Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, no i jeśli film Wam się spodoba, dajcie na końcu lajka. Brand Analytics jest to rodzaj dodatkowych raportów, które Amazon daje właścicielom marek. Dostępne one są z poziomu Seller Central. Nie są one dostępne w innych zewnętrznych narzędziach, które wspomagają sprzedawców. Amazon nie pozwala na używanie tych danych firmom zewnętrznym, takim jak Helium 10, więc jakikolwiek na przykład kupimy abonament w Helium 10, w Jungle Scout, czy w jakichś innych firmach, które zajmują się obsługą sprzedawców na Amazonie, takich danych nie zobaczymy. Musimy mieć znak towarowy zarejestrowany i ręcznie te raporty sobie ściągać poprzez właśnie dzięki Brand Registry. Raportów jest razem 6 w Stanach Zjednoczonych i 4 w Europie, czyli jest taka różnica dwóch raportów. Zaraz Wam pokażę, które są dostępne w Europie, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych. I w Europie dostępne są pierwsze 4 raporty, tak? Czyli Search Terms, Repeat, Market Basket, Item Comparison, a nie ma dostępnego raportu demograficznego i Amazon Attribution nie ma dostępnego. Słuchajcie, to taki lejek narysowałem, taki sprzedażowy. Ja nie jestem tutaj sprzedawcą żadnych lejków, ani, że tak powiem, teoretykiem czy praktykiem lejków sprzedażowych. I to jest lejek uproszczony. Bardziej chciałem Wam pokazać, uzmysłowić Wam, na jakim etapie podróży klienta dany raport jest potrzebny nam jako sprzedającym i w jaki sposób możemy wykorzystać taki raport. Więc zobaczcie, zdobycie uwagi jest na pierwszym miejscu. Klient, który wchodzi na Amazon, on ma już w głowie to, co chce kupić. Tak? Dajmy na to, że tutaj mam słuchawki bezprzewodowe i dajmy na to, chcę kupić słuchawki bezprzewodowe. Amazon to nie jest tak, jakby klient weszedł na Facebooka i sobie tam chodził po postach znajomych, jakieś reklamy mu się pokazują, reklamy w jakichś postach. I nagle impulsywnie podejmuje decyzję, że może zainteresuje się danym produktem i gdzieś tam kliknie, przeklika do jakiegoś sklepu. Nie, Amazon, że tak powiem, ma takich klientów, którzy przychodzą już zdecydowanie na to, co chcą kupić. Tak jak ja przychodzę na Amazona, ponieważ chcę kupić słuchawki bezprzewodowe, ale może do końca jeszcze nie wiem, jaki kolor, może do końca nie wiem, czy jakąś poduszkę powinny mieć tutaj zabezpieczającą, żeby głowa nie bolała i tak dalej. Więc ten pierwszy etap jest to zdobycie uwagi. I w tym pomaga nam Amazon Search Term Report, czyli kiedy klient wejdzie z takim nastawieniem, że chce kupić słuchawki bezprzewodowe, to zaczyna lekko, że tak powiem, szukać tego idealnego produktu dla siebie. No i to prawdopodobnie właśnie może być ten etap, kiedy klient zawęzi od razu to swoje takie wyszukiwanie, bo na przykład od razu odrzuci, że nie, ja czarnych nie chcę, ja chcę tylko srebrne na przykład. I jego ta potrzeba zaczyna się coraz lepiej, coraz bardziej kształtować właśnie na tym pierwszym etapie. Jest to właśnie to zdobycie uwagi, czyli my, mając dane z tego pierwszego raportu, zobaczcie, co w tych danych jest, są to głównie słowa kluczowe, już teraz mogę powiedzieć, najbardziej popularne w danej kategorii, więc my musimy się upewnić, że nasz listing jest zoptymalizowany pod te właśnie słowa kluczowe, które odpowiadają za opis naszego produktu, tak? Po to, żebyśmy my pokazali nasz produkt przed oczami tego klienta, aby nas wziął pod uwagę, abyśmy zdobyli jego uwagę, tak? Drugi punkt to jest to rozważanie, ewaluacja i pożądanie, czyli klient już ma ten zestaw 3, 4, 5 produktów, które rozważa, ale jeszcze nie wie, który kupi i będzie porównywał, będzie przeklikiwał, będzie z listingu jednego szedł na drugi listing, potem klikał na reklamę, z reklamy wracał na listing, klikał na inną reklamę, potem jeszcze na inną reklamę, czyli będzie sobie tak przechodził pomiędzy tymi różnymi produktami i na końcu kupi nasz produkt, albo nie nasz produkt, może kupi produkt konkurencji, więc ten raport nam pokaże to jego zachowanie, tą drogę tego klienta. Ostatnim punktem jest zakup, czyli klient już zakupił produkt u nas i my możemy użyć teraz kolejnych 3,5, można tutaj, zobaczcie, bo mamy
raz, dwa, trzy raporty plus ten repeat purchase behavior jest taki jakby wracający z powrotem tutaj, zaraz wam wytłumaczę w ogóle o co chodzi, ale słuchajcie, do tego zakupu, z tego zakupu dotyczą cztery raporty, czyli zakup już został dokonany, my teraz już podglądamy naszych klientów, tak? I zobaczcie sobie, mamy raport demograficzny, czyli przekrój demograficzny naszych klientów, mamy Market Basket Analysis Report, czyli co tam klient miał w koszyku, jak kupował nasz produkt również, Amazon Attribution, czyli mierzymy sobie wpływ naszych działań zewnętrznych marketingowych poza platformą na sprzedaż naszych produktów na Amazonie oraz Repeat Purchase Behavior, tak jak mówiłem, czyli sprawdzamy sobie, jak klient, jakie są zachowania kupującego, jeśli chodzi o powtarzalność zakupów naszych produktów. I to też jest dosyć ciekawe zagadnienie. Także przejdźmy sobie teraz do raportów w Seller Central. Brand Analytics dostępny jest z poziomu Seller Central, to jest nowy wygląd menu, znaczy Seller Central, czyli menu jest trochę tutaj schowane po lewej stronie, klikamy sobie na Brands i potem Brand Analytics. W starym widoku menu jest tutaj na górze, to samo klikamy na Brands i otwiera nam się Brand Analytics. Pierwszym raportem jest Amazon Search Terms Report. Możemy sobie zobaczyć, znaczy co generalnie tam ten raport nam daje. Raport ten przede wszystkim pokazuje nam listę najbardziej ranking, najbardziej popularnych słów kluczowych, czyli najczęściej wpisywanych słów kluczowych przez klientów w Amazonie w danym okresie czasu, na całym Amazonie lub w wybranym departamencie, więc to ma trochę większy sens, jeśli nas interesuje na przykład departament, nie wiem, jakaś tam elektronika na przykład, wybieramy sobie elektronikę, wybieramy sobie zasięg, czyli powiedzmy miesięczny raport ze stycznia, aplikujemy i mamy tutaj wyniki i możemy sobie zobaczyć, co tutaj ludzie takiego wyszukiwali najczęściej. Widzimy wpisywane słowa kluczowe, oczywiście te najbardziej popularne frazy są dosyć krótkie, tak, to nie będą jakieś długie słowa kluczowe, czyli słowa kluczowe składające się z kilku słów, no ale tutaj mamy o TV, proszę bardzo, numer jeden. Pamiętajcie, że to jest ranking, czyli tutaj nie widzimy, czy telewizor był wyszukiwany 100 tysięcy razy, czy 200 tysięcy razy, czy pozycja numer dwa była wyszukiwana na przykład, nie wiem, tylko o 1000 mniej niż pozycja numer 1, a pozycja numer 3 o 10 tysięcy mniej niż pozycja numer 2. Tu jest po prostu ogólny ranking najbardziej popularnych słów. I również ten raport pokazuje nam procent kliknięć na trzy najbardziej popularne produkty, czyli pokazuje nam, jak się rozkładają kliknięcia wśród trzech najczęściej klikanych produktów na to dane słowo kluczowe, czyli jeśli ktoś wpisał TV na przykład, tak, klienci wpisywali TV, to produktem numer jeden, jeśli chodzi o klikalność, był produkt tutaj o nazwie Amazon Fire TV, proszę bardzo. 5,78% wszystkich kliknięć na wyniki wyszukiwania po wpisaniu tej frazy TV, przypadło właśnie na ten produkt. I tutaj mamy miejsce drugie, i mamy również miejsce trzecie. Oprócz tego, jaki procent kliknięć przypadł, mamy również, jaki procent zakupów finalnie przypadł na ten dany produkt, tak? Czyli finalnie po wpisaniu tego słowa kluczowego 8,3% wyszukiwań zakończyło się właśnie zakupem tego produktu numer dwa. 4,6% wyszukiwań zakończyło się zakupem i w przypadku produktu numer 3, 7,7% wyszukiwań zakończyło się zakupem tego produktu. Na dole mamy tutaj również taki dział, taki dodatkowy raport, którego tutaj akurat nie ma żadnych wyników, ponieważ jest to strona amerykańska, ja na amerykańskiej stronie w tym momencie nie sprzedaję. Tutaj, jeśli byście sprzedawali na tym danym marketplace, to byście zobaczyli produkty, które spadły z rankingu od ostatniego tygodnia. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli jakikolwiek wasz produkt znalazł się w tych wynikach wyszukiwania, tak? My sobie je zawęziliśmy do jakiegoś tam zakresu danych, tak? Z tej właśnie kategorii elektronika, miesiąc i tak dalej. Jeśli by nasz produkt w zeszłym tygodniu znajdował się gdzieś tutaj, damy na to pod słowem, zejdźmy sobie, że na przykład nasz produkt znajdował się w dziale Power Strip na przykład, tak, na miejscu jakimś tam, powiedzmy, trzecim tutaj w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu go nie ma, to tutaj by się ten produkt pokazał.
zwróciłoby to naszą uwagę. Co jest ciekawe, ja jak robiłem te raporty, to widziałem na przykład swoje produkty i to jest bardzo ciekawy sposób na to, aby wyszukiwać, no pokazuje nam również ciekawe słowa kluczowe, bo się okazało, że ja nawet nie wiedziałem, że mój produkt na to dane słowo kluczowe gdzieś tam tak wysoko się pokazywał. To chodziło o słowo kluczowe zawierające kolor i tego na przykład nie wiedziałem. I tutaj to mi się pokazało. Oczywiście pamiętajcie, że mówimy cały czas o Brand Registry, będzie nam tutaj pokazywało wyniki wyszukiwań, znaczy produkty, które są marką zarejestrowaną w Brand Registry na naszym koncie i tylko te produkty markowe tutaj będzie nam Amazon pokazywał, które spadły z tego rankingu. Możemy sobie również wyszukiwać ASIN produktowy lub search ten. To jest bardzo użyteczne, ponieważ jeżeli na przykład tutaj mamy, nie wiem, elektronikę, interesują nas wszystkie słowa kluczowe ze słowem laptop na przykład, możemy sobie tutaj wpisać słowo laptop, ponieważ my sprzedajemy laptopy i zobaczymy, co tam klienci razem ze słowem laptop wpisują. I możemy sobie tutaj zobaczyć, proszę bardzo, ile słów ze słowem laptop. Czyli jak widzicie, raport ten pozwala nam na to, aby sprawdzić, jakie produkty są najczęściej kupowane i klikane na daną frazę. Można sprawdzić, jakie frazy generują sprzedaż dla konkurencyjnych produktów, tak? Czyli jeśli będziemy wiedzieli, że tutaj mamy taką, jakąś naszą konkurencję, która cały czas gdzieś tam na tych kilka podobnych fraz, które nas interesują, znajduje się na pierwszym lub na drugim miejscu pod względem klikalności i konwersji, no to już mamy taki punkt zaczepienia. Możemy zobaczyć, co oni tam takiego ciekawego robią na swoim listingu, że tak wysoko się pokazują, taką mają klikalność fajną i mają wysoką konwersję. No i właśnie ta ostatnia rzecz, o której mówiłem, czyli informuje nas również, czy jaki z naszych produktów wypadł z tego rankingu trzech topowych produktów, jeśli oczywiście w nim były w poprzednim tygodniu. I kolejnym raportem jest Item Comparison and Alternate Purchase Behavior. Tak jak mówiłem, to jest ten etap, gdzie klient już wie mniej więcej, który produkt chce kupić, ale zaczyna sobie tutaj przechodzić z produktu na produkt, klikać i ten raport pokaże nam produkty, na które klikali klienci w tym samym dniu, w którym odwiedzili listing z naszym produktem, czyli pokaże nam top 5 produktów, które były kliknięte po kliknięciu na nasz produkt z podziałem oczywiście procentowym. I w drugiej części raport pokaże nam, jaki produkt finalnie został zakupiony przez klienta, który wcześniej oglądał nasz produkt w tym samym dniu, również topowe 5 produktów. No jak widzicie, tutaj są moje produkty, które akurat teraz nie są sprzedawane, więc ta tabelka jest taka nie uzupełniona, ale tak, w pierwszym product title on nam tutaj w teorii powinien ten raport pokazać wszystkie nasze produkty, które my sprzedajemy na naszym koncie pod naszą marką, czy pod naszymi markami. Oczywiście w zależności od tego, jakie tutaj na górze zawężenia sobie, jakie filtry sobie wybierzemy, możemy sobie wybrać odpowiednią kategorię, która nas interesuje, jakąś tam subkategorię lub możemy sobie markę naszą wybrać, która tutaj jest sprzedawana. I czyli tu mamy produkty, produkt nasz bazowy, nasz brand i na miejscu pierwszym mamy produkt, który jest klikalny po kliknięciu najpierw na nasz produkt, potem jest następne kliknięcie, kolejne kliknięcia są procentowe udziały 5 produktów, no tak jak mówię, tu akurat ich nie ma, ale jest 5 najczęściej klikalnych produktów i tutaj to samo, główne nasze produkty markowe i inne produkty, które po tym były kupowane według popularności top 5 produktowe. Ten raport pozwala nam zidentyfikować produkty, z którymi bezpośrednio konkurujemy, ale są one wybierane zamiast naszego, tak? Oczywiście nie każdy produkt, który w tym raporcie będziecie widzieli, będzie połączony z naszym produktem. Ja tak samo widzę w raporcie, dajmy na to, że sprzedają, no chociażby niech to będą te słuchawki bezprzewodowe, a drugim produktem kupionym jest jakaś tam, nie wiem, zabawka dla dzieci na przykład, tak? No bo klienci różnie chodzą, różne potrzeby mają, ale no generalnie tak ten raport będzie wyglądał. Większość produktów, większość danych, które tam będą, będzie to zakup produktu konkurencyjnego. Dzięki temu raportowi możemy również, i analizie bezpośredniej konkurencji, możemy również optymalizować nasze portfolio, tak? Czyli podpatrzeć, może ten produkt, który zamiast naszego został kupiony,
był produktem bardzo podobnym, ale jednak troszkę innym, może jakaś funkcjonalność inna była i klienci z jakiegoś powodu wybierają ten produkt konkurencji, może to jest wskazówka do tego, aby wprowadzić zmiany w naszym produkcie albo wprowadzić inny produkt, który właśnie będzie bardziej wyglądał, bardziej spełniał te funkcje, czy oferował, oferta tego naszego nowego produktu będzie bardziej podobna do oferty konkurencji. I tutaj to jest też ważne, że patrząc nawet na produkty konkurencji, które ktoś finalnie kupuje, czy też klika, my tutaj możemy zauważyć takie zależności, a szczególnie w tej pierwszej części tego raportu, gdzie mamy procentowy podział tych kliknięć, które nastąpiły po wejściu na nasz produkt, że my mamy produkty, które bardzo ściśle są powiązane z naszym produktem i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć tą wiadomość do naszej kampanii pay-per-click i z naszym ogłoszeniem targetować, czyli reklamować się na właśnie stronach tej konkurencji, która jest tak naprawdę według w oczach klientów oferuje produkty, które są bardzo zbliżone do naszego produktu. Kolejnym raportem jest Demographics Report, którego ja akurat tutaj nie mam, ponieważ tak jak mówię, tutaj się nie odbywa żadna sprzedaż w tym momencie, ale słuchajcie, tutaj jeśli już mamy bazę klientów, klienci już pokupowali, więc w miarę możliwości, bo Amazon wiadomo, że nie ma wszystkich informacji o swoich klientach, no jednak w jakimś tam stopniu zdobywa te informacje i jeśli tylko może, to one będą tutaj zaprezentowane, czyli będziemy mogli sobie zobaczyć wiek naszej grupy docelowej, tak, przedział zarobków gospodarstwa domowego, poziom edukacji, płeć oraz stan cywilny. No i cóż, jeśli mamy tego typu dane, to możemy lepiej zrozumieć to, przez jakich klientów nasza nisza jest parametrowana tak naprawdę. Możemy zbudować sobie bardziej pełny obraz awatara naszego klienta, jaka jest struktura demograficzna naszych klientów, no i odpowiednio do tego może dostosować naszą ofertę, dostosować chociażby może nasze zdjęcia. No to słuchajcie, jeśli będziemy wiedzieli, że sprzedajemy produkt, który mamy ogólne zdjęcia lifestyle'owe i na zdjęciach lifestyle'owych znajdują się osoby w wieku 20, 30, 40 lat na przykład, a okazuje się, że ten produkt jest kupowany głównie przez 20-latków, no to zmieniamy sobie zdjęcia lifestyle'owe i umieszczamy na większości zdjęć głównie właśnie 20-latków, bo to jest tak naprawdę nasza grupa docelowa, więc w tym ten raport nam może pomagać. Raport może nam również pomóc w tym, kiedy będziemy kierowali reklamy, to co mówiłem na samym początku, reklamy dla właścicieli kont Brand Registry są o wiele więcej reklam możemy używać jako właściciele kont Brand Registry. Jest reklama, która nazywa się Sponsored Display i tam możemy robić tą reklamę displayową, która składa się tak naprawdę z kombinacji trochę takich fajnych, dużych banerów i my możemy korzystać właśnie z tych danych. Amazon nam daje możliwość wybrania, do kogo my tą reklamę chcemy targetować. I mamy właśnie możliwość wybrania właśnie płci, wieku, stanu cywilnego, tych danych, które ten raport nam daje, to my w reklamie pay-per-click możemy tam zawęzić właśnie naszą tą grupę docelową, komu ta reklama ma się pokazywać. I tak jak mówiłem, jeśli wiemy, że to są 20-latkowie, to nie chcemy naszej reklamy 50-latkom na przykład pokazywać. Tak, ma to sens, mam nadzieję. Kolejny raport to Market Basket Analysis. O, tutaj widzicie, nie ma danych, tak jak mówiłem, bo ja tutaj nie sprzedaję, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ o tym mogę również powiedzieć. Ten raport pokazuje nam, jakie produkty klienci Amazona, nasi klienci Amazona, kupowali najczęściej z naszym produktem. Pokazuje nam top 3 produkty. Do czego my to możemy wykorzystać? No, mianowicie możemy wykorzystać do odkrywania potencjalnych par produktowych, tak, dzięki którym możemy stworzyć zestawy produktowe, więc wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład jakiś, nie wiem, sprzedajemy kosmetyk, powiedzmy, który wymaga tego, aby go rozprowadzić na jakiejś paletce na przykład, nie wiem, metalowej, ale sprzedajemy sam ten kosmetyk i nagle z takiego raportu dowiadujemy się, że klienci również dokupują jakiś produkt konkurencji, który jest po prostu paletką. I to nam daje taką informację, że no zaraz, to przecież my możemy zrobić tak zwany bundling, tak? Czyli zrobić zestaw produktowy, czyli zamówić u producenta paletki i ten właśnie produkt, który wymaga paletki do tego, aby go rozmiksować, sprzedawać to jako jeden zestaw. Daje nam to również możliwość taką, że
kieruje nas troszkę w naszych działaniach marketingowych. Czyli jeśli w tej samej sytuacji, jeśli my zobaczymy, że ktoś sprzedaje taką paletkę, również z naszym, kupuje taką paletkę z naszym produktem, czyli szuka po zakupie naszego produktu, szukał tej paletki, czy też kupił paletkę, potem znalazł nasz produkt, ale to nam mówi, że nasz klient mniej więcej w ten sposób się zachowuje, więc na tych produktach spędza czas. Ten, kto spędził czas na naszym produkcie, spędził go również na produkcie konkurencji i to nam daje możliwość zareklamowania się właśnie na tamtym produkcie, na tej paletce, zareklamowania naszego. Czyli jeśli my zobaczymy, że klienci kupują produkt A i B, B jest nasza konkurencja, A jest nasz, kupują je w zestawach, to co my robimy? My reklamujemy się na produkcie B, nasz produkt A reklamujemy na produkcie B. I kolejny raport, jest to Market Repeat Purchase Behavior, raport, który analizuje powtarzalność, tendencję do powtarzalności zakupów danego produktu przez naszych klientów. Raport jak zwykle w przypadku każdego tutaj raportu w Brand Analytics ma do wyboru kategorie, subkategorie, markę można wybrać, raport dzienny, miesięczny czy kwartalny, jak chcemy, zakres, daty i wyszukiwanie po ASIN-ie. W kolumnach znajduje się oczywiście tytuł naszego produktu i mamy tak zamówienia i unikalni klienci. Oznacza to, że jeśli w kolumnie zamówienia mamy, tak jak tutaj widzimy, liczbę, cyfrę 7 i unikalnych klientów również 7, znaczy to, że było 7 klientów, każdy z nich zamówi po jednej sztuce. Jak widzicie akurat w przypadku tych produktów, które tutaj się wyświetlają, każdy z produktów był zamówiony przez jednego klienta, osobnego klienta, tak? Ponieważ w każdym przypadku, w każdym rzędzie ta liczba jest ta sama. Jeśli byśmy mieli, tak jak w przypadku pierwszej kolumny, 7 zamówień, a 5 klientów, mogłoby to oznaczać, że albo jeden z klientów zamówił kilka razy ten produkt, na przykład 3 razy ten produkt, ale może też oznaczać, że jeden z klientów po prostu zamówił 3 sztuki danego produktu, tak? Oczywiście tak, tego typu rzeczy, czy było to jedno zamówienie na większą ilość produktów, czy jakiś z klientów kilka razy podchodził do tego produktu i go zamawiał, w kolejnych kolumnach tutaj będziemy mogli zobaczyć, czyli procent klientów, którzy powtórzyli zamówienie na dany produkt i no, kwota sprzedaży, która została, że tak powiem, otrzymaliśmy dzięki temu powtórnemu zamówieniu. Co my z takim raportem możemy zrobić? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jeśli zidentyfikujecie produkt, który klienci bardzo często, do którego klienci bardzo często wracają, czyli dokonują tych ponownych zakupów i na przykład byście zobaczyli, że było 20 zamówień dokonanych przez 10 klientów, co to oznacza? No oznacza to, że możecie zwiększyć budżet na kampanię marketingową z takiego produktu na przykład, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że klienci kupią, więc cokolwiek wy sobie zaplanowaliście, zanim ten raport obejrzeliście, jak ustawialiście kampanię pay-per-click i dajmy na to mieliście budżet 40 pensów powiedzmy na jedno kliknięcie i z tego byliście zadowoleni z takiego budżetu i to akceptowaliście, a to nagle się okazuje, że tak naprawdę ci klienci wracają i oczywiście jak ten klient wraca, no to on nie wraca za pomocą prawdopodobnie kolejnego kliknięcia na reklamę, tylko ten klient wraca do tego produktu poprzez swoje przeszłe zamówienia, które widzi w historii zamówień i po prostu klika w to zamówienie, wchodzi w ten produkt bezpośrednio ze swojej strony klienta, no bo słuchajcie, no jeśli kupiliśmy dany produkt i jesteśmy z niego zadowoleni, chcemy go ponownie kupić, to nie wchodzimy na Amazona ponownie, nie szukamy go, nie klikamy na reklamy, tylko z reguły zachowanie takiego klienta by wyglądało tak, że ten klient wchodzi właśnie w historię swoich zamówień i klika na ten produkt i przechodzi do listingu i go dokonuje ponownego zakupu. Także jest to bardzo duża, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ my, wiedząc o tym, że pewna część tych klientów i tak przyjdzie do nas bezkosztowo, możemy zwiększyć nakłady na pay-per-click, na te produkty, aby przyciągnąć klientów, którzy jeszcze nie kupili wcześniej tego naszego produktu. I aby osiągnąć większą sprzedaż, oferujemy Amazonowi wyższą stawkę za kliknięcie. I ostatnim raportem jest Amazon Attribution. Ja jeszcze nie używałem tego raportu, czytałem tylko troszkę o nim. On jest tylko dostępny w Stanach Zjednoczonych, więc to jest powód, dlaczego go jeszcze nie używałem i mogę go tutaj pokazać. Natomiast jeśli tylko będzie dostępny w Europie lub rozpocznę, bo mam takie plany, trochę z kilkoma produktami chcę na Stany teraz wejść,
z powrotem, więc będę mógł prawdopodobnie ten raport ściągnąć i zobaczyć, jak wygląda, więc nakręcę o tym na pewno ekstra film. Co ten raport, w czym ten raport w ogóle pomaga? No, on pomaga nam zmaksymalizować zwrot z naszych inwestycji, ponieważ i zwiększyć sprzedaż produktową, jak zwykle, jak każdy raport w rzeczywistości, ponieważ mierzy on wpływ kampanii zewnętrznych, kampanii społecznościowych, e-mailowych, reklam displayowych czy reklam wideo na zewnętrznych mediach, na zewnętrznych platformach, takich jak chociażby Facebook czy Google, i jak te działania marketingowe poza Amazonem wpływają na naszą sprzedaż na Amazonie. Ale tak jak mówię, jest to dodatkowy, ekstra temat, jeszcze niedostępny dla nas tutaj niestety w Europie. Także jak myślicie, chyba na pewno warto jest zarejestrować sobie markę w Brand Registry. Oczywiście nie każdy na samym początku musi od razu wydawać pieniądze na to, żeby znak towarowy zastrzegać, ale jeśli macie już znak towarowy zastrzeżony, to koniecznie otwórzcie konto Brand Registry, ponieważ ono daje wam właśnie dostęp do tych raportów i naprawdę lepszy całkowicie wgląd w to, jak zdobywać tych klientów, jak, kim są wasi klienci tak naprawdę, i wtedy bardziej, że tak powiem, zoptymalizować te wasze działania marketingowe po to, żeby mniej na nie wydawać. Okej, to na tyle. Jeśli film wam się podobał, dajcie lajka. Na ci, którzy jeszcze za mną mnie nie followują, a spodobało wam się to, co tutaj jest, co to jest na kanale, zasubskrybujcie kanał, więcej takich filmów będzie i dziękuję, do usłyszenia.